ówczesna władza nie poradziła sobie z tym kryzysem, zlekceważyła go, co więcej, była w stanie po trupach iść do celu, czyli do zwycięstwa Andrzeja Dudy za wszelką cenę. W momencie Michał Cieślak zniknął. Nie przywiązywano tego większej wagi, dopiero po fakcie, po czasie okazało się, że chodziło o spotkanie na Nowogrodzkiej i faktycznie w tamtym czasie byliśmy zapraszani. Część polityków była zapraszana na Nowogrodzką, na rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim, a część polityków była zapraszana na Parkową do tej wili właśnie. Byli gotowi na dużo, byli gotowi przecież na handlowanie ministerstwami tylko i wyłącznie po to, żeby dosztukować tą większość. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. Adam Bysiek, dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziś w magazynie czechpress.pl od niemal miesiąca trwają posiedzenia Komisji Śledczej do spraw zbadania przypadków związanych z organizacją wyborów kopertowych, potocznie zwanych wyborami Sasina. Przed komisją stanęło już wielu posłów, również osób związanych wówczas z obozem Zjednoczonej Prawicy, w tym także z Porozumieniem. Był także Artur Soboń, który oprócz tego, że był, niewiele powiedział, bo odczytywał tylko i wyłącznie to, co najpewniej, jak później komentowali politycy PiS-u, napisał mu jego pełnomocnik. Był tam także nasz dzisiejszy gość, były poseł, pan Michał Wypi z Porozumienia, który jest dziś naszym, moim i Państwa gościem. Panie pośle, dzień dobry, witam. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. I zaczniemy od ogólnego pytania. Ja na początku zaznaczę, że gratuluję panu odwagi, że pan zeznaje, że nie postępuje pan tak, jak postępują ci, którzy jeszcze z PiS-em są związani. Część z nich odczytuje swoje oświadczenia, część z nich niewiele mówi, inni unikają pytań. Pana te pytania jako jeden z nielicznych, mi się wydaje, że szczerze odpowiedział, ale zachodzimy w głowę z naszymi wydawcami. Co panem kieruje? Czy pan działa intencjonalnie, czy może jest tak, że był pan młodym posłem, nagle trafił pan w towarzystwo, wśród osób, których no niekoniecznie ta polityka była tak czysta, jak pan sobie wyobrażał, i czy to właśnie pana główna motywacja, że ktoś w jakiś sposób rozbił pana lukrowany obraz politycznego świata o ścianę? Dużo wątków, ale na początku przede wszystkim podziękuję za dobre słowo. Po prostu byłem szczery. Mówiłem to, co pamiętam. Pracowałem nad tym, żeby sobie ewentualnie kilka jeszcze okoliczności przypomnieć i żeby opinia publiczna poznała okoliczności, które nie są tylko i wyłącznie naturą techniczno-prawną, bo to w jakiś sposób już wyjaśnił raportniku. I to wiemy i to znamy, ale oprócz tego, co jest podpisane i zapisane, co jest jakby takim twardym dowodem na to, że dochodziło mimo wszystko do nieprawidłowości przy próbie organizacji tych nielegalnych wyborów, jest jeszcze kwestia, która moim zdaniem także jest ważna, czyli tego, jak ówczesna władza za wszelką cenę dążyła do realizacji nielegalnych wyborów. I chciałem o tym szczerze opowiedzieć, ponieważ uważam, że grupa osób, z którymi wtedy zatrzymałem te nielegalne wybory, zachowała się jak trzeba, zachowała się przyzwoicie, zachowała się uczciwie i my nie mamy czego się wstydzić. Niech wstydzą się ci, którym odwagi zabrakło, albo wyobraźni i także odpowiedzialności za Polaków, za ich zdrowie, ale także za Polskę, czyli standardy demokratycznego państwa prawa, i to jest moją prawdziwą intencją. Chciałbym, żeby opinia publiczna, Polacy poznali prawdę, okoliczności dążenia przez ówczesny obóz władzy do realizacji nielegalnych wyborów za wszelką cenę, także po to, żeby wyciągnąć konsekwencje, ale wnioski. Wnioski, które powodowałyby, że nigdy w przyszłości żadna władza nie przekroczyłaby tej granicy, czy nie posunęła się do tego typu działań, o których między innymi także ja wspominałem, ale także premier Jarosław Gowin, myślę, że jeszcze kilka innych osób. No właśnie, w pana historii pojawił się taki wątek słynnego spotkania willi z premierem. Czy podczas tego spotkania w tej willi ktokolwiek podjął jakąś próbę wypracowania kompromisu, panie pośle, w kwestii tych wyborów kopertowych, i czy atmosfera była tam raczej, czy może była taka jednostronnie nacechowana ta atmosfera, jaka panowała wówczas podczas tego spotkania? Wydaje mi się, że druga strona Prawa i Sprawiedliwości nie była gotowa do budowania jakiegokolwiek kompromisu i odejścia od kierunku, który obrali. Mam na myśli realizację wyborów kopertowych za wszelką cenę i jakiekolwiek argumenty z naszej strony natury prawno-technicznej. Naprawdę podnosiliśmy głównie kwestie związane ze sprawami organizacyjnymi dotyczącymi realizacji tych wyborów, czyli chociażby braku chętnych do zasiadania w obwodowych komisjach wyborczych, czy kwestii ewentualnej drugiej tury, kwestii doręczenia tych pakietów wyborczych, w jaki sposób one potem nastąpi potwierdzenie, na jakie adresy. No i przede wszystkim także podnosiliśmy kwestię tego, na jakiej podstawie prawnej na przykład samorządowcy mają udostępnić spis wyborców, ponieważ takiej podstawy prawnej nie było. Także były to wątki, jak Państwo słyszycie, natury techniczno-prawnej, nie było tutaj jakichkolwiek wątków politycznych, a jednak mimo tego no, ktoś nie wytrzymał tego ciśnienia
I widać było także, że muszą do nich trafiać te argumenty i oni widzą w jakim, czy może powoli do nich dociera, w jakiej trudnej sytuacji sami się znaleźli, sami się postawili. Być może stąd ta agresja, o której mówiłem w trakcie posiedzenia komisji. Nie chciałbym też spłycić pańskich zeznań do takiego pudelkowego formatu, bazując tylko na tych skrajnych ludzkich instynktach dotyczących Mariusza Kamińskiego czy Macieja Wąsika, no ale nie unikniemy dyskusji i pytań też o nich. Czy poza tym Mariuszem Kamińskim był pan świadkiem jakichś agresywnych zachowań takich innych polityków PiS-u wobec członków, czy pana, czy to porozumienia podczas tych spotkań lub dyskusji na temat tych wyborów kopertowych? To było zachowanie pana Kamińskiego, które mnie absolutnie zszokowało i o tym już mówiłem na komisji i nie chcę się powtarzać, ale prawdę mówiąc to był chyba taki jedyny wybuch agresji, bo pomijam oczywiście jakieś złośliwości w kuluarach sejmowych, czy jakieś dziwne wiadomości, czasem telefony, to przyznam się szczerze, lekceważyłem to wtedy, lekceważę to teraz. Kolokwialne nogi na korytarzach sejmowych, czy może po prostu jasna sugestia, że stary Michał zagłosuj inaczej, albo zmień pogląd, bo na przykład coś się złego może stać. To było bardziej ten level hard sugestii, insynuacji, że warto zmienić swoją taktykę w głosowaniu, czy po prostu no taki kuksaniec w nos, pstryczek, jak pan to odbierał? Prawdę mówiąc, jako jakieś takie złośliwości małych ludzi, którzy po prostu nie dostrzegają prawdziwego zagrożenia. Nie było to w stanie wpłynąć na moją decyzję czy na zmianę decyzji. Lekceważyłem to wtedy, lekceważę to teraz. Prawdę mówiąc, mam w pamięci mniej więcej to, jak się zachowywał i to jest jakaś wiedza dla mnie, kogo można traktować poważnie, a kogo tak naprawdę należy absolutnie lekceważyć, bo nie zdaje sobie sprawy. Czy nie ma świadomości tego, jaką odpowiedzialność dzierży w dłoniach każdy parlamentarzysta, kiedy podejmuje decyzję. To była taka chwila próby i wtedy się sprawdziliśmy. Tyle o nas wiadomo, ile nas sprawdzono. I przyznam się szczerze, ja mniej więcej wiem, na kogo mogę liczyć, czy na kogo mogłem liczyć, kto jest człowiekiem poważnym, to kieruje się interesem Polski, a kto tak naprawdę jest absolutnie nieświadomym, typowym posłomatem, który wciśnie guzik taki, jaki mu tam centrala partyjna każe wcisnąć i tyle. Myśli pan, że to większość obecnego obozu PiS-u, czy to tak bardziej mniej niż połowa ludzi, którzy są jak przyciski? Ja nie chcę nikogo obrażać, no ale pamiętam mniej więcej, jak wyglądała proporcja wtedy i ilu nas było tych, którzy naprawdę zwracali uwagę na realne i prawdziwe zagrożenie, nie jakieś urojone. I byliśmy zdecydowanej mniejszości, jednakże ta nasza grupa wystarczyła do tego, żeby te wybory zablokować i to jest najważniejsze. A czy w tamtym czasie miał pan jakąś świadomość lub informację, czy też może inne partie lub na przykład organy państwowe były w stanie lub chciały lub angażowały się w jakąś próbę mediacji między państwem, wtedy porozumieniem, a PiS-em w kwestii tych wyborów? Być może były jakieś próby, ja osobiście sobie nie przypominam, być może ktoś się kontaktował z Jarosławem Gowinem, jaką był wtedy prezesem partii. I ja byłem wtedy tak naprawdę młodym posłem, w wieku 34 lat zostałem parlamentarzystą i po kilku miesiącach już zderzyłem się z aparatem władzy i pan redaktor wspomniał o tym lukrowanym obrazie, no faktycznie wtedy ten lukrowany obraz pękł, rozpadł się na części i okazało się, że jest dużo trudniej, czasem z powodów obiektywnych, mam na myśli wybuch pandemii, trudno mieć do kogokolwiek pretensje o wybuch pandemii, ale jakość władzy oceniamy po tym, jak radzi sobie z tego typu kryzysami. Ówczesna władza nie poradziła sobie z tym kryzysem, zlekceważyła go, co więcej, była w stanie po trupach iść do celu, czyli do zwycięstwa Andrzeja Dudy za wszelką cenę. Byli dla kwestii utrzymania władzy gotowi zrobić wszystko i to jest coś, co ze mną zostaje, to jest coś, co zapamiętam. No i to jest coś, o czym także powinni pamiętać Polacy, by żądać od władzy tego, żeby kierowała się interesem przede wszystkim Polski i Polaków, a nie swoim własnym. I tego powinniśmy wymagać od wszystkich rządzących. No ja też jestem świadomy, że pański przykład, też przykład porozumienia jest takim papierkiem lakmusowym polityki i taktyki, jaką PiS zabiera wobec niepokornych partii, które wchodzą w nią w jakąś kooperację, w jakiś sojusz. I głośno zastanawiam się, pytając też pana o to, czy ta taktyka PiS-u dotyczy też innych partii. No widzimy, co stało się z Pawłem Kukizem dzisiaj. Widzieliśmy, ile partii, które były w sojuszu z PiS-em, zmieniały swój front. Czy w tamtym czasie PiS też chciał lub próbował według pana wpływać na inne ugrupowania, by te no, w jakiś sposób załatały tą dziurę powstałą w wyniku tego, że wy nie głosujecie tak, jak chce PiS? Faktycznie dochodziły do nas takie echa, trudno oczywiście traktować się poważnie, ale dochodziły do nas takie echa, że w razie czego Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe zastąpić nas na przykład PSL-em. Nie wiem, na ile to było poważne, na ile to było prawdziwe.
w jakiś sposób, tylko że to nie miało żadnego znaczenia. To była strona dobra albo zła. No nie można budować kompromisu między dobrem a złem. Albo coś jest dobre, albo coś jest bezwzględnie złe. Wtedy wybór był oczywisty. Realizacja nielegalnych wyborów była po prostu złem. Danie czy zmiana decyzji pod wpływem jakichś propozycji była złem. Tchórzostwo jest po prostu złem. Także nie byłem gotowy, nie byłem zainteresowany, nie interesowała mnie ta strona zła, a wtedy była tylko strona dobra i strona zła. Więc prawdę mówiąc, średnio mnie interesowało to, czy faktycznie Prawo i Sprawiedliwość się stanie, ewentualnie kogoś w nasze miejsce wstawi, żeby dobudować tą koalicję. Oczywiście po tym, co wydarzyło się później, możemy domniemywać, że byli gotowi na dużo. Byli gotowi przecież na handlowanie ministerstwami tylko i wyłącznie po to, żeby dosztukować tą większość i widzieliśmy, i faktycznie przykład Pawła Kukiza jest bardzo dobrym przykładem, ale kilka innych środowisk, także próba rozbicia, no i w sumie w jakiś sposób skuteczna mojego środowiska doprowadziła do tego, że część polityków za te funkcje ministerialne zdradziło swoich wyborców, zdradziło swoich kolegów, zdradziło Jarosława Gowina, zdradziło swoje ideały. Także faktycznie wracam tego lukrowanego obrazu. No nie jest taki lukrowany, jak mogłoby mi się wtedy wydawać. To była moja pierwsza kadencja i przyznam się szczerze, jestem mocno zawiedziony postawami niektórych osób, zwłaszcza tych, którzy w kampanii wyborczej na swoich banerach mieli wielkie hasła przyzwoitości, uczciwości, patriotyzmu. No i w zderzeniu z rzeczywistością okazało się, że są mali, tchórzliwi i nie stać ich na porządną czy taką przyzwoitą postawę. A czy pan słuchał zeznań w całości Jacka Sasina na tej komisji śledczej? Przyznam się szczerze, że nie. No, oczywiście też nie byłem niczym specjalnie zaskoczony. Nie wiem, czy pan redaktor dąży do tego, że w jaki sposób Jacek Sasin zrzucał odpowiedzialność na... Ja chciałem pana zapytać, bo pan tych ludzi zna. Jakie mógł mieć motywacje Jacek Sasin przed przyjęciem tego stanowiska, że Mateusz Morawiecki podjął decyzję dotyczącą druku pakietów wyborczych przez PPW? No bo to jednak jest pewna rodzaju spychologia, i to na swoich kolegów, na tych samych, z którymi stoją ramię w ramię na konferencjach prasowych, którzy razem, jak twierdzą, bronią suwerennej i niezależnej Polski. No jednak ja bym tak kolegi nie wsypał, a pan? Nie jestem zaskoczony, bo z jednej strony Jacek Sasin powiedział prawdę. To znaczy, my też zwracaliśmy uwagę na to, że decyzja czy polecenie Mateusza Morawieckiego, żeby realizować te wybory, którą podpisał, pomimo tego, że byli politycy tacy jak Michał Dworczyk, według naszej wiedzy kularowej, którzy jemu to odradzali. Dziś także wiemy, ja wtedy tej wiedzy nie miałem, że były opinie prawne, o których wspomniał w swoim raporcie, wspomnieli kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli, czyli że były opinie prawne z wewnątrz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, które mówiły wprost, że podpisanie czy dążenie do tych wyborów w tej formule bez podstawy prawnej może narazić Mateusza Morawieckiego na odpowiedzialność karną i pomimo tego on to zrobił. Więc przyznam się szczerze, tutaj akurat Jacek Sasin mnie nie zaskoczył, no powiedział prawdę, no tak to wyglądało i jakby ktoś przypomniał sobie programy publicystyczne albo wywiady czy rozmowy z Jackiem Sasinem w tamtym czasie, to on bardzo często, w zasadzie zawsze powoływał się na polecenie Mateusza Morawieckiego, zawsze tym się zasłaniał. Dążę tylko do tego, że może się okazać, że po tej erze tych nieprawidłowości wszyscy tak naprawdę wykonywali tylko rozkazy, albo jak po II wojnie światowej słyszeliśmy, że każdy Niemiec pracował na kolei, prawda? I to jest troszeczkę podobny mechanizm, że oni tylko wykonywali rozkazy i wygląda na to, że za to może odpowiedzieć Mateusz Morawiecki, przy czym zwracam uwagę na to, że Mateusz Morawiecki miał świadomość tego, że takiej sytuacji może dojść i to ryzyko świadomie wziął na siebie. No ale myślę, że też nie założył, że będą wśród grupy, w tej grupie parlamentarzystów osoby takie jak pan, które jednak nie podpiszą się oburącz pod no, szkodliwą z punktu widzenia zdrowia i bezpieczeństwa Polek i Polaków decyzją. Tego PiS nie przewidział. Panie pośle, nasi słuchacze pod postem, gdzie informujemy o tym, że będzie pan dzisiaj naszym gościem, napisali kilka pytań do pana. Jedno brzmi z nich następująco. Jakie są pana refleksje po przesłuchaniach, które pan miał okazję pewnie słuchać? Ja rozbuduję te pytanie nieco o pana komentarz do zeznań pana Sobonia, bo politycy również obecnego rządu koalicji 15 października komentują je w następujący sposób. Noszą one znamiona zeznań kryminalistów. Przypomniały mi się czasy Pruszkowa, gdy 30 osób siedziało i w ten sposób odczytywało swoje patozeznania na sali sądowej, komentuje Andrzej Rozenek. Czy pan z tak postawioną tezą, no może hipotezą, bo tam był zapytanie na końcu, zgodziłby się i czy pan by je do tego też porównał, mając na uwadze to, co działo się w ramach tamtych procesów, a
zestawiając to sytuacją, którą widział Pan, no bo te znajomości chyba nie mogły nikomu umknąć, szczególnie, że były one na czołówkach największych serwisów informacyjnych w Polsce. Ten program oglądasz tylko dzięki wsparciu naszych widzów na zrzutka.pl/EXSUMF. Nie emitujemy reklam, dlatego jesteśmy niezależni. I Ty możesz zostać naszym patronem. www.zrzutka.pl/EXSUMF. No i umówmy się, że też nie były zbytnio skomplikowane. Równie dobrze cała ich treść zmieści się w materiale Teleekspresu. Ale prawda też jest taka, że jeżeli Państwo dobrze pamiętacie, na przykład chciałem się też na to powołać, ale już wcześniej zrobił to Jarosław Gowin, czyli przywołał treść maila, którą z kolei znamy z poufnej rozmowy. To jest treść maila, jakiego wysłał Artur Soboń do Jacka Sasina i przestrzegał przed realizacją tych wyborów. I proszę zwrócić uwagę, on tam podał 8 podpunktów i to dokładnie były te powody, czy argumenty, które my podnosiliśmy w przestrzeni publicznej, dla których uważaliśmy, że absolutnie tych wyborów nie można przeprowadzić, więc może się okazać, że tak naprawdę Artur Soboń realizował zadania, które miał zlecone wbrew swoim przekonaniom i tak naprawdę niespecjalnie miał pomysł, jak z tego wybrnąć, zwłaszcza, że dzisiaj nie pełni funkcji, nie jest posłem, tylko pracuje w Narodowym Banku Polski i w Banku Centralnym i może się okazać, że tak naprawdę nie miał wyboru. Ale to, znaczy nie miał wyboru, być może dlatego, że w jakiś sposób koleżeństwo wpływało na to, żeby właśnie w ten sposób się zachował. Być może nie chciał wsypać kumpli. Średnio mnie to interesuje, bo w tamtym czasie, jak i teraz, wszyscy mamy wybór. I to jest wybór między przyzwoitością, a brakiem tej przyzwoitości, czymś złym, czymś niegodziwym, czymś nieprawdziwym. I każdy z nas poniesie za to odpowiedzialność. Mówiłem o tym także na posiedzeniu komisji, że zeznaję pod rygorem odpowiedzialności karnej i wiem, co mówię. I pamiętam tamte zdarzenia i wiem, w którym byłem miejscu i też wiem, w jakim miejscu byli inni ludzie. Niech każdy z nas teraz odważnie, jak mężczyźni, bierze odpowiedzialność za swoje decyzje na klatę, a nie zasłania się niepamięcią, bo to po prostu świadczy tylko i wyłącznie o tchórzliwości i trudno taką postawę traktować poważnie. Pan, no dziennikarze mają pewność, że ta słynna skrzynka Dworczyka z przywołanej przez pana poufnej rozmowy no jest to są autentyczne maile. Problem w tym, że ich autentyczność stoi pod znakiem zapytania nie dlatego, że dziennikarze nie mają tego przekonania lub ktoś tego nie sprawdził, tylko dlatego, że żaden z prominentnych działaczy PiSu nie chce się do tych maili przyznać, a wynika z nich wprost obraz Polski za rządów PiSu. Czy pan ma pewność, że te maile są autentyczne? Oczywiście tej pewności mieć nie mogę. Co ciekawe, autentyczność niektórych z tych maili potwierdzili ci, którzy byli ich autorami albo odbiorcami. Co ciekawe, pamiętam, że potwierdził to między innymi pan Jacek Sasin. Wydaje mi się, że także potwierdził Jarosław Gowin i jeszcze ktoś, już teraz nazwisko mi umknęło. Więc wiele wskazuje na to, że to są maile prawdziwe. Także te uniki, które wykonywał rząd i pan Michał Dworczyk, wskazują na to, że jednak zdają sobie sprawę z tego, że te maile są autentyczne. One oczywiście pokazują wiele różnych rzeczy, ale pokazują też coś bardzo niepokojącego, znaczy to, że członkowie rządu nie korzystali z rządowego obiegu informacji, to w jakiś sposób był szyfrowany i jest bardzo ważne, żeby nie był ogólnodostępny, z uwagi na obawę przed. I teraz pytanie, przed Mariuszem Kamińskim, przed naszymi służbami, przed jakimiś zewnętrznymi działaniami, to są ważne pytania, na które należy odpowiedzieć, ponieważ zachowanie, w którym członkowie rządu korzystają z powszechnie dostępnych skrzynek mailowych, jest po prostu z zachowaniem absolutnie nieodpowiedzialnym, niestandardowym i tą motywację ich należy wyjaśnić i poznać. No może chodziło też o to, że mieli świadomość, że Mariusz Kamiński lub inni członkowie służb specjalnych mogą podsłuchiwać również samych swoich z PiS-u. No przecież nie jest tajemnicą też, co działo się w latach 07-05, gdy również Polską rządził PiS. Tam tych podsłuchów było dużo, dużo więcej. No patrząc na Pegasusa, myślę, że to mogła być nawet porównywalna liczba z tymi, co dzisiaj, więc ja się trochę nie dziwię, że wybierali niekonwencjonalne metody komunikacji, które być może w ich mniemaniu udałoby się utajnić przed okiem tego Saurona w postaci CBA czy Pegasusa. No to im nie wyszło. Panie pośle, zanim pytania ogólne od naszych słuchaczy, ta druga partia, chciałbym pana dopytać o to, czy faktycznie gdyby dzisiaj mógł pan cofnąć ten czas o kilka lat, to pan by znów do tego porozumienia przystąpił, wiedząc co pana spotka, no już pan dobitnie odczuwa konsekwencje, chociażby przed komisją śledczą musząc zeznawać. To jest generalnie niemożliwe, więc nie uprawiam tego typu gdybologii. Z błędów, z doświadczeń wyciągam wnioski, chowam je w kieszeni i idę dalej przed siebie, starając się już więcej do tych błędów nie dopuścić. Zdaję sobie sprawę, że są przestrzenie, to jest moja nauczka,
których nie warto iść na kompromisy. Nawet jeżeli wydają się szlachetne, dobre, pamiętam, że jako porozumienie byliśmy odpowiedzialni za dwa sektory, czyli naukę, szkolnictwo wyższe i gospodarkę, i staraliśmy się robić jak najlepiej, także w porozumieniu z różnymi siłami politycznymi, żeby realnie faktycznie wpływać pozytywnie na rzeczywistość. I wydaje się, że bronimy się swoimi osiągnięciami, bo widzę także zachowania obecnych ministrów, którzy nas w jakiś sposób zastąpili i widzę, że oni będą kontynuować pewne działania, więc to znaczy, że jednak robiliśmy dobrą robotę. Ale co nie zmienia faktu, że jest jednak jakaś sfera kompromisu, w której nie warto iść na kompromis i to jest coś, co zabieram w kieszeń i być może jeszcze jakiejś przestrzeni publicznej będę mógł wykorzystać, na pewno w swoim życiu wykorzystam. Jestem po prostu, uważam, że jestem bardziej świadomy, lepszym, politykiem to nie jestem dzisiaj posłem, ale człowiekiem mądrzejszym o te doświadczenia i to wpłynie tylko i wyłącznie pozytywnie na przyszłość. Pańscy oponenci, no osoby związane ze skrajną prawicą, mówię tutaj o działaczach telewizji no kolejnej rządowej Republika, podważają pana wiarygodność w kontekście zeznań dotyczących stacji paliw i spotkania z pana tatą. Jak pan być przekonał, nie przekonany, że do tego spotkania jednak doszło? No jednak pan przysięgał, zeznając przed tą komisją, więc trudno panu nie wierzyć. Przeczytałem to oświadczenie, co nie było tak łatwo dostępne. Przeczytałem, przede wszystkim z niego wynika, że do spotkania doszło. Więc przyznam się szczerze, nie bardzo rozumiem tą ekwilibrystykę słowną, bo przede wszystkim tam pan Jerzy Milewski potwierdza, że do spotkania doszło. Co więcej, znam mojego tatę i wiem, że jest niezwykle gościnnym człowiekiem i proszę mi wierzyć, że gdyby kogoś zapraszał do siebie, zwłaszcza z Gdańska, to nie po to, żeby pokazać stację benzynową, tylko zaprosiłby go siebie do domu, bo znam mojego tatę, więc i samo miejsce, i sam fakt, i intencja była oczywista, czysta i jasna. Także mogę tutaj potwierdzić, że absolutnie pan Jerzy Milewski nawiązywał do tego, że jest w kontakcie, czy jest bliskim współpracownikiem pana prezydenta. Więc generalnie proszę bardzo, jeżeli ktoś chce podważyć moje zeznania, zapraszam przed komisję pod rygorem odpowiedzialności karnej, może zeznawać. Przy czym, jak ktoś się dokładnie wczyta w to oświadczenie, które dziś widziałem, te treści, które się pojawiały w tym kontekście, o którym zapytał pan redaktor, to z tego przede wszystkim wynika, że a, do spotkania doszło, b, dokładnie na stacji benzynowej. Więc generalnie, jeżeli ktoś próbuje podważyć moje, w ten sposób próbował podważyć moje zeznania, to zrobił wyjątkowo nieskutecznie i nieudolnie. No ale to wie pan, w PiS-ie to normalne, że po prostu odwracanie znaczeń tam jest na porządku dziennym. Coś, co jest czarne, jest dla nich białe i no to też pokazuje wczorajsze spotkanie Morawieckiego z Kaczyńcem dotyczące CPK, gdzie spotykają się wszyscy o tych samych poglądach, nie ma niczego w kontrze, właściwie każdy sobie bije brawo i spotkanie się kończy na tym, na czym się zaczęło. Panie pośle, czas na pytanie naszych czytelników. Którego posła najbardziej dzisiaj w Sejmie należy się bać? O to pytaliśmy też Tomka Kaczmarka. Nie powiem panu, co powiedział. Natomiast tak, to pytanie grubego kalibru, ale jeszcze nie spotkaliśmy się z kimś, kto by nam nie odpowiedział na to pytanie nazwiskiem, więc pana też o to prosimy. Znaczy, realnie, czuje pan, jeżeli ktoś by mnie zastraszał, ja bym się, nie chcę panu sugerować odpowiedzi, natomiast ja wiem, kogo się tam można obawiać, z racji tego, że pracowałem w tym Sejmie 6 lat i różne sytuacje miały miejsce. Pan też tam był. Na pewno ma pan jakieś nazwisko w głowie osoby, która no, wywołuje w panu niezbyt przyjemne, może nawet skrajne emocje. Nie chciałbym, żeby zabrzmiało to źle, ale jeżeli państwo obserwowaliście także posiedzenie komisji, czy moje różne wypowiedzi w sferze medialnej, to zauważyliście państwo, że generalnie specjalnie boję się kogokolwiek, nikt nie był w stanie mnie przestraszyć i w tej kwestii się nic nie zmieniło. Są posłowie, których szanuję, są posłowie, którzy są wybitnymi mówcami, o wybitnym intelekcie i takich ludzi niezwykle szanuję i gdzieś zawsze ich podpatrywałem po to, żeby być po prostu lepszym parlamentarzystą, ale przyznam się szczerze, żaden poseł nie jest w stanie mnie wystraszyć, nikt. To jest pan w opozycji do reszty, jest pan pierwszym posłem, który nie powiedział nam tego, ale szanuję tę odpowiedź jak najbardziej. Panie pośle, czy w PiS-ie wówczas waszej Zjednoczonej Prawicy wtedy były jeszcze jakieś sytuacje, które budziły również skrajne emocje i równie żywą dyskusję jak wybory kopertowe, że faktycznie pan również mówił liberum veto, wolne nie pozwalam, gdy PiS chciał pana do czegoś może zmusić, zasugerować, podpowiedzieć jak zagłosować, a to byłby wbrew pana przekonaniom? Generalnie życie w koalicji polega na tym, trudno, żeby się wszyscy ze sobą zgadzali. My często byliśmy zaskakiwani niektórymi inicjatywami. Nie wiem, czy państwo pamiętacie taką ustawę mandatową, którą chciało Prawo i Sprawiedliwość i Solidarna Polska wtedy przeprowadzić. To znaczy brak możliwości nieprzyjęcia mandatu i wydłużenia jakby tej ścieżki udowadniania, że ktoś jest niewinny. Zupełnie jakby odwrócenie filozofii domniemania niewinności. Tu się absolutnie nie zgadzałem, nie zgadzaliśmy. Podobnie było z funkcją RPO dla pani Lidii Staroń. Także twardo postawiliśmy weto.
Polski Ład, no to też Państwo obserwowaliście, widzieliście, że to był ten powód, dla którego już ostatecznie rozbito moje środowisko polityczne. Pierwszy Lex TVN, kiedy mogliśmy to zablokować, udało nam się skutecznie zablokować. Także weto do KPO, kiedy Jarosław Gowin, udało nam się spowodować taką serię spotkań w Brukseli Jarosława Gowina, kiedy Jarosław Gowin przywiózł kompromis do Warszawy. I to jest ten kompromis, na podstawie którego udało się te środki uratować. Pomijam to, co działo się później, bo to było już zupełnie absurdalne, ale wtedy musieliśmy przede wszystkim nie dopuścić do weta w stosunku do KPO, a była taka próba ze strony Prawa i Sprawiedliwości, więc udało nam się to KPO także uratować. I pamiętam, że ustawa dotycząca opłaty medialnej, wtedy kiedy różne media solidarnie protestowały, także przedstawiliśmy nasze zdanie jednoznacznie, że po prostu Prawo i Sprawiedliwość nie będzie miało większości w tej sprawie, nie wolno odławić wolności słowa i my do tego ręki nie przyłożymy, więc prawdę mówiąc, w pewnym momencie to już wyglądało takie trwanie w koalicji od kryzysu do kryzysu, no i skończyło się już przy Polskim Ładzie, to już nie było czego absolutnie szukać, już nie było jakiejkolwiek przestrzeni do współpracy. Czy pan osobiście odnośnie siebie spodziewa się jakichś konsekwencji w wyniku działania tej komisji śledczej i jakich pan rozumie konsekwencji, to też pan coś musi oczekować, no oczekiwać, jeżeli jest grupa posłów, dla których bezpieczeństwo Polaków było mniej ważne niż własne intratne stanowiska, dla pana ważniejszy był honor i godność i bezpieczeństwo Polaków, to jakich konsekwencji oczekuje pan dla tych, którzy jednak pogwałcili tą etykę moralną posła? Znaczy przede wszystkim na podstawie jeszcze raportu Najwyższej Izby Kontroli oczekuję, że prokuratura w końcu podejmie działania, bo tam były bardzo konkretne zarzuty przedstawione i myślę, że tutaj prokuratura powinna działać. Chodzi o wydatkowanie publicznych pieniędzy w sposób absolutnie niezgodny z prawem, więc tu spodziewam się daleko idących konsekwencji. Jeżeli chodzi o to, co jest przedstawione na komisji, to zdaję sobie sprawę, że z niektóre kwestie będzie albo trudno udowodnić, albo w jakiś sposób trudno wyciągnąć z nich konsekwencje natury prawnej, ale ważne jest to, żeby Polacy usłyszeli także o tym, czego nie da się zapisać, czy nie dało się zapisać w raporcie Najwyższej Izby Kontroli, żeby także wyciągali wnioski, żeby byli świadomi także tego, jakiej manipulacji wtedy byli poddawani. Ja podałem przykład sprężenia telewizji publicznej, mediów publicznych z działaniem ówczesnego aparatu władzy, który dążył do tych wyborów i odwrócenia narracji dotyczącej zagrożenia koronawirusem. Mówiłem o tym, że w pewnym momencie władza, media publiczne zaczęły przedstawiać sytuację w ten sposób, że pokazywano, ile osób wyzdrowiało, zamiast pokazywania, ile osób się zaraziło i ile osób zmarło, tak żeby odwrócić zupełnie narrację i tą emocję, która miała jakby przekonać Polaków do tego, że w tych wyborach można, że można bezpiecznie wziąć w nich udział. Chciałbym, żeby Polacy mieli to z tyłu głowy, żeby o tym pamiętali na przyszłość, tak żeby żadna władza nigdy nie była w stanie nimi w ten sposób manipulować, żeby nigdy na to nie pozwolili, ale także żeby oczekiwali od władzy tego, że jeżeli pojawi się kryzys, to władza będzie tym kryzysem zarządzać w sposób absolutnie profesjonalny i odpowiedzialny, czyli będzie go próbowała wykorzystać do swoich celów politycznych. I myślę, że to będzie najważniejsza jakaś taka nauczka, wniosek, który można wyciągnąć w przyszłości. Mam także nadzieję, że jest część osób, których w jakiś sposób działanie odkryjemy i spowoduje to, że już nigdy więcej nie wezmą jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakąkolwiek sferę w przestrzeni publicznej i to też myślę byłoby dobre dla Polski i Polaków. Komu ma pan na koniec więcej za złe? Adamowi Bielanowi, który jak dowiadujemy się wraz z każdym posiedzeniem tej komisji był pomysłodawcą tych wyborów na słynnej grupie, którą państwo prowadzili, której też pan był członkiem, czy może Jackowi, Sasinowi i Morawieckiemu, że bezrefleksyjnie podpisywali to, co im pod długopis było podkładane? Już mówiłem wcześniej, że w pewnym momencie już było tylko dobro i zło i można było stanąć po stronie dobra albo po stronie zła. Wszyscy ci, którzy stanęli po stronie zła, mam do nich tak samo jednakową pretensję. Albo za tchórzostwo, ignorancję, indolencję, za kłamstwo, za manipulację. Jestem prawdę mówiąc obojętny, z jakiego powodu stanęli po tamtej stronie, są tak samo winni. I dopóki nie uderzą się w pierś, nie przyznają do tego, że popełnili błąd, że zawiedli Polaków, to prawdę mówiąc nie ma to dla mnie większego znaczenia. Jaki powód kierował nimi, że stanęli po tamtej stronie? Cała ta historia działa się też w trakcie strajków kobiet na ulicach dziesiątek miast w Polsce. Na jednym z nich widziałem taki baner, że każdy kraj ma swoją mafię, a u nas mafia ma swój kraj. Tak miała napisana jedna z dziewczyn na swoim transparencie. Czy faktycznie pan z taką tezą by się zgodził, że w tamtym czasie, gdy mowa o sposobie forsowania wizji wyborów kopertowych, no te niektóre działania mogły nosić przymiot działań stricte mafijnych, przestępczych? To daleko idący wniosek. Nie chciałbym przesadzić. Jednak udało nam się te wybory zablokować.
Na szczęście do nich nie doszło. Udało się to zrobić w Ale była sposób. grupa, która je chciała organizować równolegle i która przez państwa do tego nie doprowadziła. No. Czyli jednak okazało się, że byliśmy skuteczni. Nie stawiam tak daleko idących tez, ale postawiłbym inną tezę, że gdyby doszło do tych wyborów, i tu jestem zgodny na przykład z tezą profesora Dudka, bo bardzo często na ten temat mówił w tamtym czasie, że gdyby doszło do tych wyborów, nielegalnych wyborów, połowa Polski by podważała legalność mandatu wybranego prezydenta, już nie mówiąc o opinii międzynarodowej, to pytanie, co było dalej? Represje na ulicach, policja polityczna, znaczy gdzie jest ta granica, której nie można przekroczyć? Ja uważałem, że realizacja nielegalnych wyborów spowoduje, że już nie pęknie ta granica, że będzie można robić wszystko, że to zło się rozleje. I dla mnie to było najważniejsze, żeby nie przepuścić, nie pozwolić, żeby zło zatriumfowało. I tak też się stało i cieszę się, że dzisiaj także możemy poznać opinię publiczną, może poznać okoliczności tej sprawy, bo moim zdaniem one są bardzo ważne dla przyszłości naszego kraju. Najbardziej takim tabloidowym fragmentem, nie tylko pana zeznań, ale też tej komisji, co potwierdza ilość nagłówków według Google, to jedna z najczęściej szukanych fraz tuż po pana przesłuchaniu, jest historia o wizycie jednego z posłów wówczas Zjednoczonej Prawicy u Jarosława Kaczyńskiego, który później miał ze stresu zwymiotować. Czy naprawdę Jarosław Kaczyński swoją osobą jest w stanie wywołać taką reakcję immunologiczną organizmu powodowaną stresem, że no właściwie w jakich okolicznościach w czasie do tego doszło. Nie jestem pan w stanie tego wyobrazić. Widziałem Zbigniewa Ziobro, był u nas w studio. No faktycznie są mniej lub bardziej demoniczni politycy w swojej narracji i przekazie, w jaki go formują w tym sposobie. Natomiast to no, jest dla mnie nie do wyobrażenia. Jakby pan mógł to opisać, o co dokładnie tam chodziło i jak do tej sytuacji doszło, kogo to dotyczyło? Już mówiłem o komisji śledczej, że dotyczyło to pana posła Michała Cieślaka. Dowiedziałem się o tym od kolegów i faktycznie brałem udział w tym dniu, w takim spotkaniu, kilka osób rozmawialiśmy i w pewnym momencie Michał Cieślak zniknął. Nie przywiązywałem tego większej wagi, dopiero po fakcie, po czasie okazało się, że chodziło o spotkanie na Nowogrodzkiej i faktycznie w tamtym czasie byliśmy zapraszani. Część polityków była zapraszana na Nowogrodzką, na rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim, a część polityków była zapraszana na Parkową, do tej wili właśnie, na spotkanie z premierem Morawieckim. Na tym spotkaniu między innymi była pani minister wtedy Iwona Michałek i usłyszała wprost, że albo zagłosuje z PiS-em, albo straci tekę ministra. I wtedy pani poseł Iwona Michałek powiedziała, że ona nie jest przywiązana do stołka, też stanęła jakby twardo w obronie standardów demokratycznego państwa prawa. Część polityków wylądowała na tej Nowogrodzkiej. Ja nie szukałem, nie odpowiedziałem na to zaproszenie. Uprzedził mnie Stanisław Bukowiec, który powiedział, że z tego numeru telefonu będą dzwonić z sekretariatu na Nowogrodzkiej, będą zapraszać. Ja nie byłem zainteresowany tą rozmową. Wyraziłem to także publicznie w mediach. Niektórym posłom to powiedziałem, żeby nawet nie próbowali do mnie podchodzić, bo absolutnie nie szukam możliwości zdrady. Ale po jakimś czasie okazało się, że faktycznie Michał Cieślak tam był i że musiał usłyszeć coś, co spowodowało pewne problemy żołądkowe u niego, no, więc to nie chodziło o Jarosława Kaczyńskiego jako takiego, tylko myślę, że chodziło o to, co usłyszał. Nie wiem, co usłyszał, ale no, ewidentnie musiał się wystraszyć no, i stanął po tamtej stronie, jakby nie patrzeć. Od tego momentu do tej historii, także do Polskiego Ładu już stał po tamtej stronie. Ale ten stres był powodowany, no pan też brał udział w tych różnych takich spotkaniach z Kaczyńskim i z towarzystwem Jarosława Gowina i resztą polityków wówczas prawicy. To był powód ewentualnych gruźb, tonu głosu, w jakim ktoś się posługiwał, to w jaki sposób kierował do pana argumenty, jak wywierał presję. To była mowa niewerbalna ciała, która powodowała tego typu no, odruchy stresowe, reakcje na stres? No nie miałem takich odruchów. W żadnej sytuacji, co najwyżej, tak jak mówiłem o tej sytuacji z Mariuszem Kamińskim, po prostu byłem zszokowany. Więc trzeba byłoby zapytać zainteresowanych, którzy brali w tym udział i w ten sposób reagowali. Nie wiem, co wpłynęło na ich reakcję. Też nie chcę spekulować, to niech sobie każdy może domniemywać po swojemu. No widocznie było coś naprawdę twardego, solidnego, co spowodowało zmianę postawy. Bo tak jak mówię, od tamtego momentu już do końca Michał Cieślak stał po stronie Nowogrodzkiej. Były poseł Michał Wypij, dziś państwa i naszym gościem. Panie pośle, pięknie dziękuję za poświęcony czas i oczywiście zapraszamy jak najczęściej. Oby jak najmniej takich przygód pana musiało spotykać. No i trzymamy kciuki za ostateczny wynik komisji co do pana osoby. Dziękuję panu pięknie. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Czekpress.pl. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.